Zespół Szkół Katolickich w Tczewie obchodzi w tym roku 20. urodziny. Z okazji jubileuszu odbyła się okolicznościowa msza święta oraz uroczysta gala w Centrum Kultury i Sztuki. Uroczystość w Centrum Kultury otworzyło wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu szkoły. Katolickie Liceum Ogólnokształcące przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego powstało w 1999 roku. Akt założycielski podpisał ówczesny biskup diecezji pelplińskiej Jan Bernard Szlaga, który powierzył prowadzenie nadzoru nad placówką księdzu prałatowi Piotrowi Wyzdze. Dla proboszcza Wyzgi stworzenie szkoły katolickiej było marzeniem, ale przyznał, że do podjęcia konkretnych kroków namówił go ówczesny starosta Marek Modrzejewski. Ksiądz prałat dziś mówi, że kluczową, najważniejszą decyzją było znalezienie dyrektora szkoły. Wybór padł na młodego wikarego Krzysztofa Niemczyka. Intuicja księdza prałata okazała się niebywała. Pod wodzą zaangażowanego, pracowitego, odważnego i pokonującego wszelkie bariery księdza Niemczyka szkoła zyskała gwarancję edukacyjnej wysokiej jakości i bardzo się rozwinęła. Jest dyrektorem placówki od początku jej istnienia do dziś. Zapytaliśmy go o refleksję, do której skłania jubileusz. My się nigdy nie nudzimy, bo nieustannie coś się dzieje. Powstawała szkoła średnia, liceum w 99, w 2000 roku gimnazjum. Wydawało się, że już będzie dobrze i 3 lata temu przekształcaliśmy gimnazjum w szkołę podstawową. To takie środowisko szkolne, kiedy to są uczniowie, rodzice, nauczyciele, a poza tym nieustannie nam brakowało miejsca. A więc musiały powstawać również ta baza materialna, a więc to też jest nieustanne zaangażowanie, nieustanna praca. Przede wszystkim pewnie niemożliwa bez współpracowników, którzy są oddani. Ja sam to mogę nieraz przenośnie, mówię sobie, pogwizdać, ale generalnie niewiele z tego zrobię. Bez ludzi, wobec których mam zaufanie, którzy są oddani szkole, no my tego nie jesteśmy w stanie zbudować. To na dzisiaj jest 80 nauczycieli, ale iluś wcześniej pracowało. To jest 700 uczniów w tej chwili, ale iluś jest absolwentów, to już wyliczono około 2,5 tysiąca. Każdy z nich coś wnosił, każdy przychodził ze swoją energią, każdy przychodzi również z pewną taką dozą zaufania wobec tego, że musi coś wnosić i może coś wnieść do życia tej wspólnoty. Zawsze mówię, że ducha nie gaście. Żeby szkoła była dobra, są potrzebne 2 rzeczy. Czyli taka atmosfera w budynku, żeby się nauczycielowi chciało rano wstać i przyjść do szkoły i uczniowi również, żeby się rano chciało wstać i przyjść do szkoły, no bo jeżeli te 2 środowiska będą chciały się spotkać w dobrej atmosferze, to na pewno będzie ona twórcza. O historii szkoły nauczyciele i uczniowie przygotowali ciekawą inscenizację. W przedstawieniu 2 młodych osób, które odwiedziły katolik, zastanawiało się nad wyborem swojej przyszłej szkoły. Narratorką była patronka placówki, święta Jadwiga, królowa o dobrym sercu. Widowisko miało elementy prezentacji, ale były też momenty humorystyczne, taniec i muzyka. Nie tylko gala uświetniła 20. urodziny katolika. Goście otrzymali okolicznościową publikację, historię szkoły dokumentowały wystawy. Nie mogło zabraknąć poczęstunku i wielkiego tortu. Jak jubileusz to oczywiście życzenia, ale też wspomnienia, wyróżnienia jako dowody uznania i prezenty. O szczególnym charakterze szkoły mówił biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej, ksiądz Arkadiusz Okroj. Macie mnóstwo wspaniałych wychowawców, który ma to coś, czego się nie da nauczyć. To jest człowiek, który posiada umiejętność wydobywania z wnętrza człowieka tego, co jest jego bogactwem. On umie wypatrzeć predyspozycje i je nie tylko wyszukuje, to co schowane wyjmuje wychowawca, ale potrafi to pięknie rozwijać. I cieszcie się z takich pedagogów. Macie tutaj rzeczywiście ludzi, którzy rzeczywiście są wytrawnymi wychowawcami, specjalistami od wnętrza.
Ksiądz prałat Piotr Wyzga przekazał dyrektorowi Niemczykowi akt apostolskiego błogosławieństwa dla nauczycieli i uczniów, wydany i podpisany przez papieża Franciszka. Ojciec Święty Franciszek udziela całym sercem apostolskiego błogosławieństwa księdzu dyrektorowi Krzysztofowi Niemczykowi, nauczycielom, uczniom Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Jadwigi Królowej przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, wzywając przedstawiennictwo Matki Najświętszej, obfitości łask i darów Bożych lata 1999-2019. Niech to wspomnienie błogosławieństwo Wam w szkole towarzyszy.